Witajcie. Dzisiejszym filmem chciałbym rozpocząć nowy pomysł na blogu, a właściwie na kanale YouTube. Cykl krótkich wypowiedzi, opinie, w którym chciałbym komentować bieżące wodne wydarzenia. Te, w których będę miał coś do powiedzenia, bo na wszystkim też się nie znam. Jednak na początku chciałbym wspomnieć o czymś od kuchni, trochę o blogu. Blog istnieje już 5 lat. Po początkowych 2 latach suszy już miałem pomysł, żeby to zarzucać. Jednak później przytrafiły się skierniewice. Zacząłem tworzyć mapę apeli. I jakoś ten blog zyskał na popularności. Coraz więcej ludzi śledzi informacje, które zamieszczam. Początkowo ja sam. Później dołączył Paweł. Później Justyna. I tak zastanawiając się nad tą całą swoją działalnością, doszedłem do wniosku, że udało mi się stworzyć miejsce, które śledzi coraz więcej osób. Na Facebooku, tym głównym kanale, jest już 15 tysięcy osób obserwujących. Mapę apeli odsłonięto już 1 400 000 razy prawie. Rozwija się powoli profil na Instagramie i na Twitterze. Może też inne media uruchomię, ale na razie to tak na to wszystko trochę czasu brakuje, bo po początkowym rozgłosie, jaki blog zyskał, i trochę większej ilości czasu poświęconego na pisanie tekstów, tworzenie jakichś grafik na Facebooka, czy licznych kontaktach z mediami, trochę mi się przeważyła szala bardziej w działalność popularno-naukową, a nie moją podstawową naukową. Więc teraz pilnuję tego zrównoważenia, żeby ten blog był nadal działalnością dodatkową, a nie główną. Bo jednak nauka to jest coś, co mnie najbardziej kręci, coś, co lubię robić. No a to też wymaga trochę czasu prowadzenia badań, pisania projektów, pisania publikacji. Ale nie chciałbym, żeby to miejsce, które stworzyłem, żeby zmarnował się jego potencjał. Dlatego, jeżeli macie ochotę, jeżeli jesteście naukowcami, ekspertami w dziedzinie wody, chcielibyście przekazać tą wiedzę szerszemu gronu odbiorców, żeby prostym językiem przekazać tą naszą wiedzę naukową i ekspercką całemu społeczeństwu, żeby ono świadomie dbało o ten wspólny zasób, jakim jest woda, to zapraszam do kontaktu. Ja udostępniam możliwość publikowania wpisów na blogu. W kontakcie dogadamy szczegóły. I w tym kierunku chciałbym dalej tego bloga rozwijać. Pod koniec zeszłego roku także zdecydowałem się przejąć stery Fundacji Ambitna Polska. Bo już też od jakiegoś czasu myślałem o podmiocie, który pozwoli tą popularyzację nauki przenieść na trochę inny poziom. Dzięki temu podmiotowi mam możliwość składania właśnie jakichś projektów bardziej popularyzatorskich, żeby tą wiedzę przekazywać dalej. Jeden projekt już jest w trakcie realizacji. Projekt Zostań z wodą, gdzie głównie skupiamy się na zagadnieniu śladu wodnego. Parę pomysłów jeszcze w głowie mam. Także jeżeli potencjalni współautorzy bloga też będą mieli jakieś pomysły, możemy spokojnie porozmawiać, pomyśleć, jak, w jakim kierunku rozwijać dalej tą działalność popularyzatorską. Także zachęcam Was do kontaktu, do dalszego śledzenia naszego bloga i do wspólnego rozwijania tego kanału, w którym możemy przekazywać wiedzę odnośnie zasobów wody. A ponieważ to jest początek kanału na blogu, na YouTubie, w którym właśnie będę chciał wyrażać opinię, no to tak, będąc na urlopie nad wodą, tutaj proszę bardzo, zalew w Siamoszycach, sztuczny zbiornik na źródłowym odcinku rzeki,
sumie to nic dziwnego, że wielu z nas nie widzi suszy w trakcie wakacji, no bo jak jedziemy na takie miejsce, ja je widzę pierwszy raz, więc nie wiem, czy to jest poziom wysoki, niski. No po końcowym odcinku zbiornika mogę stwierdzić, że raczej takie równe piętrzenie, bo jest przelew górny. Później może wstawię jakieś zdjęcie Wam jeszcze z tego zbiornika. Ostatnio też popularność zdobyły zdjęcia na Sanie, gdzie pokazano cofkową część zbiornika na Solinie. No i tutaj też początkowy rozgłos zdjęcia wizja katastrofy. Bardzo ładnie sprostowali na swoim profilu Hydrobieszczady, gdzie wyjaśnili, że to nie jest... Jest oczywiście to niski stan, ale nie jakiś katastrofalnie niski dla tego miejsca, które zostało rozpowszechnione w zdjęciach przy moście na Sanie. Więc to pokazuje też, jak potrzebujemy rzetelnych informacji, szczególnie w dobie mediów, które dążą za sensacją, liczbą odsłon, żeby klikalność reklam się zgadzała. No i w sumie tak patrząc na te nasze wojaże wakacyjne, jedziemy nad morze, nad jakieś rzeki, nad Mazury i tej suszy nie widzimy. Odkręcamy wodę w kranach, tej suszy też nie widzimy. No i to pokazuje w sumie w temacie, w którym się trochę mniej znam, bo zawodowo raczej jestem związany z jakością wody, a nie z jej ilością. No to pokazuje, jak mało wiemy o tej suszy, jak mało wiemy o bilansie wodnym, który nie jest taki zero-jedynkowy. To nie jest też tak, że jeżeli na planecie ilość wody jest stała, to nie znaczy, że nie będzie mieć problemów z suszami, z powodziami w danym miejscu. Bo to jest kwestia wszystko lokalnego bilansu wody, a nie ogólnoświatowego. No i te zagadnienia staram się poprzez bloga Wam pokazywać, szczególnie w cyklu 52 twarzy suszy, gdzie to było szerzej opisane podstawy. No i będziemy dalej to rozwijać. Mam nadzieję, że wspólnie z nowymi autorami różne zagadnienia świata wody Wam będziemy w stanie pokazać i stworzymy takie rzetelne miejsce informowania. Także zapraszam do śledzenia, wspierania, bo rozwój naszej działalności możecie także wspierać poprzez Patronite. Założony jakiś czas temu, staram się zbierać na nim środki właśnie na rozwój tego kanału naukowego, żeby docierać z jak najszerszą wiedzą, z wiedzą jak najszerzej. Wybaczcie jakieś przejęzyczenia, ale nagrywam raz, bez powtórek, bez cięć. Jest 7 rano, właśnie idę biegać, więc jeszcze umysł nieobudzony. Trochę na spontanie, więc też nie jest to jakoś mocno zaplanowane nagranie. Chociaż tak jak już wcześniej wspomniałem, po pewnych przemyśleniach odnośnie dalszej wizji rozwoju oraz o tym, jak widzimy suszę. Także jeżeli chcecie dalej śledzić ten cykl krótkich nagrań, opinie o wodzie, zapraszam także do subskrybowania kanału na YouTubie. No i oczywiście do śledzenia informacji, które zamieszczamy w pozostałych kanałach. Głównie na Facebooku, rozwijam także Instagrama. No i oczywiście strona Świat Wody, gdzie nadal będę starał się poza nagraniami czy grafikami zamieszczać jakieś szersze, merytoryczne teksty, które będą miały raczej taki charakter ponadczasowy. Kiedyś publikowałem też teksty o bieżącej sytuacji. Pewnie nadal to będę robił, ale już bardziej w taki sposób, że muszę mieć jakieś rzetelne dane zebrane, bo przy wielu sytuacjach emocje, czy takie na szybko, bez informacji, bez danych, te teksty mają mniejszą chwilową tylko wartość. Natomiast te teksty chciałbym, żeby właśnie miały taką ponadczasową, że nawet jeżeli opisujemy jakąś sytuację, czy tak jak na przykład parę tekstów miałem o awarii w Warszawie, tego przesyłu ścieków, no to chciałbym, żeby ta wiedza zawarta w opisie tej sytuacji była taka ponadczasowa i pokazywała szerzej aspekt jakości wody. No i tak samo będę chciał w przyszłości komentować jakieś bieżące wydarzenia w postaci tekstów. Natomiast krócej
na właśnie uruchomionym cyklu Świat Wody Opinie. Także zapraszam do śledzenia, wspierania i do dołączenia do naszego grona Świata Wody.